Crash Bandicoot 2. Cortex Strikes Back. Press start to begin. Tak, dokładnie. Hej, witam was ponownie bardzo serdecznie w nowej serii Let's Play na moim kanale. Słuchajcie, spotkamy się w grze z PlayStation 1, w jednej z tak naprawdę najlepiej wspominanych przeze mnie gier z mojego dzieciństwa. Jest to kolejna już taka nostalgiczna wycieczka w moim wykonaniu i mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu. Ale na razie troszeczkę fabuły. Crystals. Of course. Tak, to zdaje się, że dwójka bezpośrednio kontynuuje wydarzenie z jedynki. Enemy. Oto i nasz bohater. Crash? Crash? Crash, my battery is fried. Make yourself useful, big brother, and bring an extra battery for me. Okej, okay, słuchajcie, tu już wcielamy się w naszego bohatera, to jest Crash właśnie. Ja całe dzieciństwo wierzyłem, że Crash jest liskiem, nie jest liskiem, nawet nie wiem właściwie czym jest, ale na pewno w komentarzach zaraz ktoś wam wyjaśni, bo jak się dzisiaj ktoś przyzna, że nie wie czym jest Crash tak naprawdę, to zaraz dostaje chłostę publiczną. W każdym razie, ja niespecjalnie jestem zaznajomiony z wydarzeniami z jedynki i z trójki. W jedynkę grałem na 100% i na 100% skończyłem, będąc jeszcze dzieciakiem, ale naprawdę nie pamiętam fabuły. Dwójka jest tą częścią, która najbardziej zapadła mi w pamięć i którą najlepiej wspominam. Tak jak widzicie, jest to gra platformowa i warto tutaj podkreślić dla młodszej publiczności, że jest to gra stworzona przez studio Naughty Dog, które w tym momencie najbardziej chyba znacie z serii Uncharted czy The Last of Us. To są, tak właśnie studio zaczynało i to naprawdę były świetne początki. Gra jest rewelacyjnie przyjemna, świetnie udźwiękowiona, tego jeszcze nie usłyszycie teraz w samouczku, ale cóż, ja chyba po prostu zacznę grać, żebyście mogli, prawda, zobaczyć, o co w tym wszystkim chodzi, chociaż mam szczerą nadzieję, że przynajmniej część z was pamięta tę grę również z dzieciństwa. W grze zbiera się, jak widzicie, jabłka. 100 jabłek zmienia się w jedno życie dla naszego bohatera. Gra jest oparta na systemie półtora życia, ja to tak nazywam, nie wiem jak to się nazywa fachowo. Chodzi o to, że obrażenia raz zadane naszemu bohaterowi automatycznie go zabijają i przenoszą do punktu, do checkpointa, ale jest coś takiego właśnie jak ta maska. Jeśli tą maskę podniesiemy raz, to mamy jak gdyby takie zapasowe życie, że możemy raz przyjąć obrażenia i nie zgniemy. To co podniosłem teraz jest życie w ogóle. I w momencie, kiedy mając już maskę, podniesiemy jeszcze jedną maskę gdzieś tam z jakiejś skrzyni, wtedy słuchajcie... Chciałem go przygwozić. Ej, poważnie. Dobra, już jestem lama straszna. Zaraz musimy sobie przypomnieć ruchy. To wtedy wchodzimy w taki tryb, jak w Mario się podnosiło gwiazdkę. To znaczy, że jesteśmy nieśmiertelni przez jakiś tam krótki czas. W tym momencie odgrywa się muzyczka i słychać, że muzyczka dobiega końca i w tym momencie nasz bohater wraca jak gdyby do stanu normalnego. Skrzyń jest kilka różnych rodzajów. Te takie ze strzałką w górę odbijają nas automatycznie. Te takie z paskami pionowymi mają po prostu 10 uderzeń. Nasz bohater ma różne ataki, może po prostu zawirować, może podskoczyć i przywalić w ten sposób. Warto podkreślić, że kiedy podskakujemy i naciskamy kółko, żeby właśnie zrobić tego placka, to nasz bohater unosi się ciut wyżej i to jest wykorzystywane w wielu ważnych skokach. Mamy też ślizg, po prostu idąc do przodu naciskamy kółko i bohater robi coś takiego, a później jest taki pełzający. W ogóle możemy też pełzać bez wślizgiwania się. I to jest właściwie wszystko z tego co pamiętam na początek. Tak kończy się level tutorialowy, jego spokojnie mogliśmy przeskoczyć, ale chciałem wam te wszystkie mechaniki pokazać. I teraz małe rozwinięcie fabuły. Well, well, well. If it isn't Crash Bandicoot, welcome. I apologize for the crude means used to bring you here, but I rather expect a written invitation would have been turned down. I need your help. Surrounding you are a series of 5 doors. Through each door lies a well-hidden crystal. The
The crystals look like this. Bring me the crystals, Crash. That is all I will say for now. We will speak again. Dokładnie tak jak powiedział Cortex. Słuchajcie, nasz bohater musi w tej grze odzyskać 25 takich różowych, pionowych kryształów. Wygląda to w ten sposób, że z każdego levelu możemy wynieść jeden taki kryształ. Jest 5 leveli na każdym świecie, a światów jest 5, czyli 5 razy 5, 25, dokładnie tak jak on mówił. Ale jeśli spojrzycie na górę, tam gdzie macie tytuł levelu, to macie takie 3 sloty na kryształy. Wymagania, żeby zdobyć kolorowy kryształ, są bardzo różne. Ja nigdy nie potrafiłem tego ogarnąć, kiedy byłem dzieciakiem. Jeśli będziemy chcieli to zrobić w trakcie trwania tej serii, to na pewno zrobimy to z jakimiś wyjaśnieniami i guidami. Ogólnie po prostu trudno jest do tego dojść samemu, a w czasie, kiedy nie ma internetu, prawda, czyli za czasów, kiedy ja w to grałem, no było to niezwykle trudne. Natomiast srebrne kryształy, takie właśnie gemy właściwie, takie jak ten po prawej, słuchajcie, zyskuje się za chyba zniszczenie wszystkich skrzynek na levelu albo za skończenie levelu w odpowiednio krótkim czasie. Już teraz nie pamiętam, ale wszystko sobie przypomnimy. Póki co lecimy z pierwszym levelem Turtle Woods. I szczerze zachęcam was do zwrócenia szczególnej uwagi na ścieżkę dźwiękową w tej grze, ponieważ naprawdę wpada w ucho i zapada w pamięć na długie, długie lata. Skrzynki, które są oznaczone znakiem zapytania, zwykle zawierają w sobie więcej jabłek niż pozostałe. Wybaczcie, że będę skakał i zbierał wszystkie możliwe jabłka, ale autentycznie warto jest zabezpieczyć się w troszeczkę więcej żyć. Głównie dlatego, że jeśli będę komentował i gadał troszkę więcej, to łatwo jest się rozkojarzyć w takiej sytuacji. W ogóle, robienie ślizgu i skakanie jest doskonałym sposobem na przeskoczenie dalej. Ej, fajnie, że takie rzeczy zapadły mi w pamięć, bo co prawda w Crash'a grałem jakiś czas temu na PlayStation Vicie. Tam zresztą jest mój główny zapis gry. Pojedziemy sobie na... Jak to się robiło? Skakało się? Tak, w ten sposób się to otwierało. Ale to też było jakieś 2 lata temu chyba. Zaraz zobaczycie, że wbije nam się kolejne darmowe życie. Słuchajcie, z racji, że jest to pierwszy odcinek serii, możecie w komentarzach dać mi znać, czy chcecie, żebym właśnie skakał i zbierał te wszystkie jabłka, bo być może okaże się, że po prostu tak wielu z was będzie to nie będzie to odpowiadać. Czy da się to cholerstwo zabić? Da się, dobrze. Ale z nich jabłka nie wypadają, trochę smuteczek. Skrzynia z literką C oznacza checkpoint, jak widzicie. Tu warto podkreślić, że... Fuck, naprawdę! Ale jaja. Tu warto podkreślić, że ten level, mimo że wygląda na taki typowo 2D, który nie może mi w żaden sposób zagrozić, to jest to level 3D. I jeśli przesunąłbym się na przykład teraz w dół, czyli jak gdyby w stronę kamery, to spadłbym po prostu w przepaść. Zielone skrzynki z napisem Nitro to... kurde, zrąbałem. Mogłem spróbować skoczyć tam na górę. Najwyżej, jeśli przypadkiem zginiemy, to powtórzę to. Ale nie mam ambicji w tej serii robienia nic na 100%, więc... Okej. Okay. Skoczenie tutaj na górę zawsze było dla mnie trudne. Dobra. Wtedy po prostu, kiedy próbowałem skakiwać tam na górę, chyba jeszcze nie ogarniałem, że jestem ślizg. Jakąś kwestię sobie przerwałem. Zapomniałem wam o czymś powiedzieć chyba do końca. A w ogóle, jak widzicie te stworzenia, bo to właściwie nie jest nic realnego. W końcu zabiłem to ja. Kiedy włożą głowę w piasek i już jej nie wykładają. Takie skrzynki z zielonym wykrzyknikiem rozwalają wszystkie skrzynie nitro na całym levelu. To jest potrzebne, prawda, jeśli chce się właśnie zrobić to, co mówiłem wam wcześniej, czyli zdobyć srebrny gem za zniszczenie wszystkich skrzyń w levelu. Właściwie smutno mi właśnie, że przegapiłem tamten skok jeden, o którym mówiłem wcześniej. Kurde, naprawdę. Będę musiał to sobie wyrobić. Jakoś nie mam tego jeszcze wyćwiczonego. To prawdopodobnie właśnie zrobiłbym to. W sensie zebrałbym wszystkie skrzynie w tym levelu. Chyba że są tu jakieś etapy jak gdyby ukryte. Bonusy są o tyle ciekawe, właśnie stage bonusowe takie jak ten, w którym jestem teraz, że
Poza tym oczywiście, że są opcjonalne, mogę w nich ginąć tyle razy, ile chcę. Po prostu wtedy wszystko, co zebrałem w tym levelu, nie zostanie dodane do mojego konta, tak jak teraz, tylko po prostu zostałbym przeniesiony tu z powrotem na górę. Mógłbym skoczyć znowu, mógłbym spróbować znowu. Dobra, 10 żydko. O, to da się też wyskoczyć tylko w ten sposób, na takie skrzynie z błotka. Dobra. I pewnie powoli będziemy się zbliżać do końca levelu. Levele nie są długie, są wręcz właściwie bardzo krótkie. Nie idzie się z nimi zmęczyć. Jeszcze może jedna rzecz, słuchajcie, zanim przyjdziemy dalej. Rzecz, na którą powinienem wam zwrócić uwagę, a mianowicie to, że rozdzielczość gry oczywiście jest bardzo niska. Mam nadzieję, że... Kurde, czasami te doły da się przeskoczyć. Jeśli nie przeskoczy, to robi się taki właśnie mini event, że szczury wychodzą z ziemi. Czy tam psy jakieś dziwne, czy coś. A teraz mi się to nie udało. Wstawaj, bo tu zaraz przyjdzie. Jak to się robiło? Idź ty najpierw przodem. Dobra. Ha, że tylko zdobyte. To też było całkiem tricky. Okej. Nie udało mi się. Czasami właśnie tym ślizgiem idzie przeskoczyć te doły. Nie wszystkie chyba, ale przynajmniej ich część. A szczurom najlepiej jest nie pozwolić w ogóle wyjść do końca z ziemi. Okej. A tak wygląda kryształ, który musimy zebrać. Jego podniesienie jak gdyby jeszcze nie kończy levelu. Teraz musimy dojść do końca etapu. Dopiero wtedy z tym kryształem przeniesiemy się jak gdyby do tego pomieszczenia, z którego odzywał się do nas Cortex. Dobra. I jak widzicie, zabrakło mi dosłownie 3 skrzynki, czyli te, które widzieliśmy na platformie na górze. Jest mi niezwykle smutno, ale no jeszcze może kiedyś do tego wrócimy, jeśli oczywiście będziemy chcieli. Dobra. Pierwszy kryształ zdobyty. Prosimy do góry. Well done, Crash. I knew I could rely on you. Now listen carefully. These holograms are hard to maintain. During the course of my intellectual pursuits, I have stumbled across a force that threatens to destroy the world. Crystals are the only means of containing it. The fate of the world is at stake. It is imperative, therefore, that you bring them to me. Tak właśnie, Cortex oczywiście próbuje wykorzystać nas do swoich niecnych celów i wmówić nam, że kryształy są potrzebne do uratowania świata, bo bla 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 bla, nawet nie ma sensu tego typa słuchać, prawda? No, Crash, spójrzcie na jego wyraz twarzy, to nie jest geniusz, to nie jest intelektualista. No, w takie rzeczy, no podejrzewam, wierzy. Skrzynie czerwone z napisem TNT, po naskoczeniu na nie wybuchają po 3 sekundach. Teraz jestem oczywiście w tym trybie maski, o którym mówiłem wam wcześniej. Mógłbym teoretycznie biec przez całą mapę, ale po cholerę. To jeszcze nie jest stracone, po to jeszcze mogę podjechać. No, muszę zrobić właśnie coś takiego. W ogóle zrobienie placka... Okej, mamy to. Zrobienie placka na lodzie jest najlepszą formą zatrzymania się i zmiany kierunku. Dobra. A ślizg najlepszą formą ucieczki na lodzie. Jak widzicie, uderzenie przeciwnika wyrzuca go jak gdyby do przodu. Dzięki czemu możemy przeciwnikiem zestrzelić tych przeciwników, którzy... O, wow, uderzyłem się w łokieć, w żyłę! O Jezu, znacie to uczucie, nie? A, dreszcz taki gorący! Od łokcia po palec mały u dłoni. Ała, fuck. O, zaraz przejdzie. Trzeba rozruszać. O, nienawidzę tego. To na górze się na mnie zapadnie. O właśnie, pod tym trzeba przechodzić szybko. Z foczkami też nie ma się co pieprzyć. Dobra, checkpointik. O, i widzicie, na górze jest czerwony gem. I ja nigdy nie wiedziałem, jak go zdobyć. To było dla mnie
okropna zagadka. Ja straciłem tutaj chyba kiedyś 2 godziny kombinując, co tu trzeba zrobić. I nie, nie trzeba spać w ten dół po lewej, to też sprawdzałem. Tam z góry można spaść z innego levelu. I to było dla mnie wtedy po prostu w łeb miażdżące i nigdy bym na to nie wpadł. Dopiero po latach się o tym dowiedziałem, właśnie kiedy ogrywałem sobie wersję na Vita. Spadamy do bonusa. Znaki zapytania ogólnie to są bonusy. Aha, no i kurde, prawie zapomniałbym o najważniejszej rzeczy. To, co w końcu zmotywowało mnie do zrobienia serii z Crasha 2, to fakt, że dostałem od znajomego grę w wersji na PlayStation 1 od Mateusza Kaczyńskiego, którego w tym momencie pozdrawiam. Od Mateusza, z którym zresztą nagrywałem niedawno pokazówkę z Destiny na PlayStation 4 z wersji tam beta czy alfa, czy co tam jeszcze w ogóle było. Właśnie, dostałem tą grę na PlayStation 1 normalnie zafoliowaną, znaczy nie fabrycznie, bo to nie jest gra zupełnie nowa, ale jej stan określałbym naprawdę na bardzo dobry plus. I właśnie chyba tak się wtedy zaparłem, że fajnie było tą serię w końcu zrobić, skoro sam sobie obiecywałem ją od tak dawna. Dobra, słuchajcie, jak widzicie, skrzynia na górze jest niedostępna w żaden sposób. Jedyne co mogę zrobić, to właśnie podskoczyć z plackiem. Ten taki wysoki skok, o którym wspominałem wam na samym początku naszego dzisiejszego spotkania. Dobra, trochę sobie poskoczymy. I wracamy na górę. Ugaba. Ja nigdy nie wiedziałem, co ta maska mówi. Zabijcie mnie, naprawdę nie miałem pojęcia. A, o tym wiedziałem. Czasami są właśnie takie po przejściach sposoby na... O, jest kryształ. Sposoby właśnie na rozwalenie skrzynek, poukrywane w ten sposób. A tu 100% na pewno nie zrobię, bo tak jak mówiłem, część tego levelu jest w ogóle schowana w innym levelu. Dobra, strącone i tu się kończy drugi level. Ciach, ciach, ciach. Ile my mamy tego wszystkiego? 17 żyć już mam od samego początku gry. I niech was to nie zdziwi, bo pierwszy stage jest... Ogólnie gra nie jest trudna, prawda? To nie jest gra, która należy do trudnych, chociaż przyznam szczerze, że kiedy byłem dzieciakiem, sprawiała mi nieco problemów. O nie, dwie skrzynie tylko przegapiliśmy. Czyżby właśnie te takie przezroczyste, które gdzieś tam były? O kurde, smutno. No, w każdym razie gra dla dorosłego człowieka nie jest już dużym wyzwaniem, nawet dla osoby, która nie ma specjalnie jakiegoś tam skilla czy tam poczucia 3D. Ale pierwszy świat jest wyjątkowo prosty, tak naprawdę wyjątkowo prosty. I zdaje się, że teraz zacznie się jakaś mała różnorodność. Gra nie ma tylko etapów, które wyglądają cały czas tak samo, ma na przykład etapy wodne, takie jak ten. Na tych etapach wodnych są właśnie takie znikające platformy. Muza trochę jak z Pulp Fiction na początku brzmi. No, inni przeciwnicy. Okej. Jakbym sobie... hardcore. Przebiegnę przez wszystko. Mamy jakiś tam czas na skończenie tego etapu, o co biega? Ej, widzieliście w ogóle, podniosłem maskę będąc na desce? Nic się nie stało, nie pamiętałem, że tak to działa. Wiry trzeba uważać, oczywiście miny nas zabijają. Oh, fuck. Sterowność tego jest taka, powiedzmy, zadowalająca. Wejdziemy sobie na bonus. Ten licznik, który się tutaj pokazuje, zdaje się, że po prostu jeden z gemów w tym levelu można zdobyć właśnie... Kurde to... Aj, nie wyszło. A wiecie, o co chodziło, nie? Ale zrobimy to w ten sposób. Dobra, i tak zdobyliśmy. W sensie rozwaliliśmy skrzynkę, ale nie zdobyliśmy jabłka, które było w niej. Więc właściwie bezsensownie, że to zrobiłem. Ale wydaje mi się, że w tym levelu możemy spróbować zdobyć wszystkie skrzynie. Że to nie jest tutaj zbyt trudne. Dobra. Kolejne życie, kolejne skrzynie. Kolejne jabłka.
Nie, nie zdobędziemy, bo trzeba mieć niebieski gem, niestety. A my takiego nie posiadamy. A może czas był od tego, że po prostu po jakimś czasie to znika? Cholera, już nie pamiętam. Muszę sobie przypomnieć. Ale spoko, no, na wszystko przyjdzie pora. O, teraz w ogóle jak sobie nucę tę melodyjkę, to przynajmniej będziecie słyszeć, czy mam dobrze dźwięk zsynchronizowany. Czy nie. W ogóle to jest taki tryb turbo, o którym zapomniałem wam powiedzieć. Właśnie myślę po prostu kółko, czyli przycisk od ślizgu. I wtedy przyspieszam w ten właśnie sposób. Ile mi zabrakło? No, dużo. Czyli niestety, chyba właśnie z tego levelu się przenosi do tego z czerwonym gemem. A nie, 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 to w ogóle chyba z innego świata. Ze świata... Ja pamiętam, że tak sobie to tłumaczyłem, jak się w końcu połapałem, że ze świata wyżej się schodzi piętro niżej po ten czerwony gem, który widzieliśmy tam wcześniej. Któż się znowu odezwie? Cortex? Three crystals. Not bad. I see you are getting the hang of it. I need to conserve power. I will communicate with you again after you retrieve the fifth crystal. Dobrze. I tak niewiele mi mówi. Właściwie mówi mi to, co sam wiem, że zebrałem trzy kryształy. Myślę, że Crash, nieważne jak tępy ma wyraz twarzy, jest w stanie do trzech policzyć. Dobra. Znowu level leśny. No, w tym pierwszym świecie nie ma jeszcze zbyt wiele różnorodności, ale zdaje się, że piąty level będzie wyjątkowy. Będzie jednym z tych wyjątkowych. A tu chyba jest w ogóle rozwidlenie dróg. Spieprzej, dziadu. Niczego się nie boję. Dobrze. Przebiegliśmy po prostu spory fragment. O kurde, nie zdążyłem już na tą skrzynię. Dobrze jest właśnie podnosić te pionowe skrzynie w momencie, kiedy mamy ługę... Poważnie! Kiedy mamy ługę bugę, bo... bo wtedy zbierają nam się wszystkie jabłka naraz, nie musimy, prawda, czekać, aż się podniosą same. Znaczy, aż je zbierzemy jedna po jednej, sztuka po sztuce. Zdążysz? Kurde, nie zdążyłeś. O, a przynajmniej trafiłeś tym razem. Dobra. Zdaje się, że w grze nie ma nigdy gemów za na przykład zabicie wszystkich przeciwników. Dobrze. Tych no i nie lubię, bo jak oni przelatują, to jest trochę zdradliwe. Tu moglibyśmy się wrócić całą tą ścieżką, żeby, prawda, zebrać pozostałe skrzynie, ale aż tak bardzo nam na tym nie zależy chyba. No, nie zależy. Szczególnie, że tam trzeba było chyba zacząć od lewej ścieżki i podnieść taką skrzynię właśnie, wiecie, z tymi. Która pojawia te przezroczyste skrzynie, ale na bonusy sobie spadniemy za to. Niech wam będzie. Te skrzynie są takie, że one się nie rozwalają, kiedy na nie naskakujemy, ale też nie wypychają nas w górę, dlatego trzeba się samemu naskakać i potem rozwalić to plackiem. Dokładnie tak. Dobrze. Tu, jak widzicie, zresztą też były zniknięte skrzynie. A, tu chyba da się zrobić taką małą sztuczkę. Zrobimy to w ten sposób. Dobra. Dokładnie. I mamy teraz co? To, o czym mówiłem wcześniej. Spróbujemy wejść. To jest 9, 10, 9, czyli 8. Co? Poważnie? Nie! Ale spróbujemy jeszcze raz, nie? Zrobimy to. Ej, no to dobra. Ej, tak naprawdę dobra. Ja jestem za tym, żeby zmaksować ten level. Mamy dużo żyć. Nikt nam się nie śpieszy. Znaczy, mi się nie śpieszy, wam może, ale jeśli wam się śpieszy, to po prostu wrócicie do oglądania tego wideo w innym terminie. O Boże, jak ja się cieszę, że w to gram. Nawet się w głowie mam się to nie mieści. Dobra. Okej, zrobimy to w ten sposób. Pierwsza, ta. Tu rozwalamy wszystko. Niszczymy to i jeszcze raz lecimy. I tym razem rozwalamy te skrzynie. To znaczy to... Fuck, nie! No kurde! Nie wierzę!
chyba nie mogłem się zdecydować, czy chcę lecieć od razu do trzeciej, czy jeszcze zahaczyć o drugą. A miałem zahaczyć o drugą, taki był plan. Sorry, nie odpuszczę. Zbieramy to, wracamy potem po te zniknięte skrzynie i lecimy jeszcze raz. Dokładnie tak O, no wróć się. Bierz się, buszko. Pięknie. Dobra. To jest takie dziwne zachowanie tych skrzyń, bo one niby są na 10 uderzeń, ale jak raz się z nich zejdzie i wróci, to potem niszczą się od razu po pierwszej. Pierwsza, druga, kurde! Jeszcze raz! Nie odpuszczę tego. Po prostu nie odpuszczę. Nie ma szans. Spadaj. Już, na dół. Dobrze. Ciach. Dobrze, że w tych bonusach się życie nie traci, bo podejrzewam, że olałby ten temat i po prostu pocisnął dalej. A tak to nie czuję, wiecie, jakiejś takiej kary za to, że coś mi idzie nie tak. Dobrze, od razu wszystkie zniszczone. Pierwsza, trzecia. Ciach. Dobra. I jeszcze raz. Dokładnie, jest dobrze. Tak to ma wyglądać. Dwa życia. Dobrze, mamy to. Oby już tam nic więcej przed nami nie było. Skocz na spokojnie na skrzynię. Na spokojnie na skrzyni, bo aż się boję, że teraz coś spieprzę. Jest okej. Dobra, bonus zaliczony. Mamy to z głowy. 24 życie. 25. I co? I teraz nie lecimy właściwie do przodu. Po co ja to robię? Teraz muszę mocno uważać, żeby gdzieś tam przypadkiem nie wdupić. Powolutku wracamy. O kurde, zrobię to? Jest, zrobiłem to. Skrzynia z checkpointem. O kurde, skok. Jak wyglądał ten skok? Dobrze. Już po prostu pozabijamy tych przeciwników na wypadek, gdyby ktoś nam coś złego chciał zrobić. Wrócimy najpierw tędy, bo tu już mamy większość przeciwników zabitych. Którzy nam się już chyba nie zespawnują. I tutaj na pewno i tak mamy w tej... Ej! Nie ma! Wierzycie w to? Nie ma normalnie... Fuck! Gdzie mnie zespawnujesz? Tutaj. Dobra. To nie jest złe. Nie! Okej, to będzie naprawdę ciężki level. Ale spróbujemy to zrobić, bo chcę wam chociaż jeden kryształ dzisiaj zdobyć. Byłoby mi smutno, gdyby mi się nie udało. Olejemy tego typa. Lecimy od razu w tą mańkę. What the fuck? Powoli. Eliminuj. Fuck! Co oni mi tu próbują zafundować? Tu kryształ w ogóle był, tutaj trzeba było przejść. Ale frajerzy. Nie lubię takich. Tak myślałem, że ty tu przylecisz. Jest to. To było dla nas najistotniejsze w tym levelu. Move it up. I teraz powolutku, żeby już nie zginąć. O, widzicie, tu jest jeden ten typ. Jego olewamy i lecimy powolutku. Oh fuck! Checkpoint, dobrze, mamy checkpoint. Spieprzeć szczury. I już zaraz powinno być rozdwojenie. Dwa! Dawajcie już mi koniec. Skrzynia, dobrze. Dobrze. Jest rozgałęzienie. I wracamy teraz w tą mańkę. Tu będą jeszcze dwie skrzynie, które ominęliśmy wcześniej i potem lecimy już prosto do exitu. A exit jest, podejrzewam, bardzo blisko. Jestem aż zaskoczony, że w ogóle nagrywarka mi jeszcze nie padła. Wiecie, że mam ostatnio problemy z nagrywarką do konsoli i tutaj w tym przypadku być może jest to wina właśnie, znaczy zasługa właściwie tego, że jest to gra, prawda, z jakby nie patrzeć niską rozdzielczością. Nie.
Ale mnie wystraszyli, dlaczego wy mi to robicie? 24, 25, czyli straciliśmy, znaczy nadrobiliśmy właśnie te dwa życia, które straciliśmy wracając się w to miejsce. Tu checkpoint już był zaliczony. Psiny chyba wyjdą po raz drugi, niestety. Dobrze. Bonus był zaliczony. Tu już nie wracamy. Kolejne żytko. Dobrze. A będzie mi smutno, jak się okaże, że to jeszcze nie jest jednak koniec, nie? Dobrze. Tak jest! Tak jest! Gem! Pięknie! Zdobyliśmy w końcu coś, czym można się pochwalić. Zresztą to nie jest, prawda, jakiś mega wyczyn, ale po prostu... no, umówmy się, że robiąc let's playa troszeczkę... troszeczkę inaczej podchodzi się do gry. Troszeczkę trudniej się gra, bo jednak trzeba komentować, skupiać się na tym, co się mówi. Przynajmniej troszkę. O, a to jest właśnie reakcja Crasha, kiedy zrobi coś zajebistego. Umiałem kiedyś ten... Nadal umiem. No, nie mówmy o tym. Cortex gather crystals, yet you have acquired a gem. Interesting. Well, Crash, know this, as long as you are allied with Cortex, you are my sworn enemy, and I will do anything in my power to stop you. If the fate of the world is truly your concern, you must gather the gems, not the... crystals! If you obtain all 42 gems, I can use them to focus a laser! A laser beam that will destroy Cortex and the space station he's created. Until then, I must use my forces to stop you from gathering crystals! No, czyli koleś jest jakimś tam przeciwnikiem Cortexa i właściwie mam mnie w dupie, ale jeśli pomagam Cortexowi, no to on będzie przeszkadzał mi. No tak, pokrótce to wygląda. Dobra, słuchajcie, lecimy z piątym, ostatnim levelem tej serii i to jest właśnie już level z takich innych, wyjątkowych, fajnych moim zdaniem, bo jeździ się tutaj na czymś takim, jak wam zaraz tutaj pokażę. Gdzie on to jest? To jest taki słodziak, to tak zrobiście wygląda. Nie, to jest kula. Kurde, to jeszcze nie to. Dobra. Zapomniałem, że w ogóle są takie levele, są to fakt, są miny, to się nie zbiera. Miny na szczęście nie zabierają mi życia, tylko po prostu spowalniają na chwilę. To są levele, w których ucieka się przed śnieżną kulą, a są jeszcze levele, w których ujeżdża się do takiego małego misiopieska i goni mnie wielki miś. Fak. To zabija mnie na raz, na to muszę uważać. Przypominam, że jabłek nie trzeba podnosić, żeby dostać gemy, prawda? Jabłka są po prostu już takie tylko dla mnie. W kolekcjonowaniu gemów liczy się przede wszystkim zbieranie skrzyń. Kurde, czy ja muszę zawsze wpadać na pierwszą minę levelu? Znaczy tam w etapie, w jakiejś tam serii? Kurde. Jeszcze raz. No i mówiłem, zawsze na pierwszą. Nie nauczę się po prostu. W grze są jeszcze takie pierdolniki na ziemi, nie wiem jak to wam wyjaśnić, takie strzałki, jeśli po nich przebiegnę, to Crash przyspiesza, nadrabia, prawda? Okej, zdobyliśmy kryształ, jest bonus, na który sobie oczywiście wejdziemy, kula zdążyła się zapaść, więc już mnie nie goni. Okej, to jest bez lightu. Czajcie. Dobra. Nie było tak źle. Nie zależy mi aż tak bardzo na tych jabłkach, żeby tutaj ryzykować życie. Nie, chyba nie. Nie, sorry. Nie zrobię tego. To by było... Skrzynia się zniszczy i to jest najważniejsze dla mnie. Raz,
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Easy peasy. Lecimy dalej. O, o tym mówiłem, o tych strzałkach. One mają tutaj ratować tyłek. Słyszę miny chyba? Nie, miny się chyba nie słyszy jednak. One nie są aż takie straszne, mi się fakt mogło wydawać. Dobrze. Kurde, przekopię to. Dobrze, żyję. Kula się nie zapadnie, tak krótki mość. Cię? Nie rób mi tego! Fuck! Kurde, już byłem tak blisko! Już byłem tak blisko! Bo jest spora szansa tak naprawdę, że dostanę kryształ, jeśli to zrobię. Spróbujemy, nie? Przynajmniej spróbujemy. Kurde, chyba się nie da zrobić dwóch strzałek naraz. Nie, poraził mi prąd, kurde, za głęboko się tam zapuściłem. Ale spoko, już wiemy przynajmniej, że po tym jest koniec levelu, więc możemy sobie na to pozwolić. Tak mi się przynajmniej wydaje, że możemy sobie pozwolić. Mina nic mi nie zrobiła, są strzałki tutaj. Inside this warp room, they can attack you on your way to the next one. To get to the next warp room, use the platform that appears in the center of the room. Good luck. Dokładnie tak jak mówi Cortex, wchodzimy na platformę, która tak naprawdę jest windą między światami, naciskamy do góry. Walki z bossami są łatwe, wszystkie bez wyjątku. Jedna chyba wymaga troszeczkę szczęścia od gracza, ale ogólnie to jest takie easy peasy raczej. Nie powinniśmy stracić na to życia. Ale trzeba przyznać, że bossowie są całkiem sympatyczni. W ogóle nie wydają się być w jakiś konkretny sposób związani z serią. W sensie nie jest taki spójny, logiczny design. W walce z tym przeciwnikiem wystarczy ukrywać się w tych narożnikach, do których widzi się, że on nie będzie miał dostępu i uderzyć go, kiedy, no, jak widzicie, kiedy on nie jest gotowy, bo pewnie ten narożnik będzie znowu. Walka jest naprawdę, o fuck, prosta. Dawaj, kolejną serię. Chyba każdy boss ma życie podzielone na trzy części. Fuck. Dobra. I dawaj nitra. Fuck. Dobra, to się niebezpiecznie zbliżył. Faktycznie się zagęściło, ale to nic. Boss zabity, nawet nie zdążyłem zobaczyć, jak się nazywa, autentycznie nie pamiętam. Crash wygrał, odprawia swój rytualny taniec zwycięstwa.
i wracamy na górę. To znaczy na górę, tym razem naprawdę na górę, na platformę drugiego świata. Jak widzicie, jest to świat lodowy i faktycznie większość leveli będzie lodowa. I see that Ripperoo failed to prove much of a challenge yet again. But back to business. There are crystals to be gathered, 20 to be exact. The planets will align shortly, all 13 of them, and this will create a power great enough to rip the Earth apart. Properly utilized, however, the crystals can absorb and contain the energy. Ah, yes, ma'am. I don't have much time to tell you this. You have to be careful. Trusting Cortex seems a little unwise. Crash, I can't keep the data path open this time. Crash, you need to find... Crash! Głupia pipa. Dobra, słuchajcie, nie musicie mówić o sztuczce z pieskiem, bo doskonale ją znam. Zresztą zgarnąłem za nim chyba 3000... vote-upów na Reddicie. W każdym razie pokażę wam ją w kolejnym odcinku. Czy mam za jakiś zapis gry? To jest mój stan obecny, 12% gry ukończone, 5 kryształów i 2 gemy, save game. I zapiszemy ją sobie na pierwszym slocie, no bo nie potrzebuję. I tak to wszystko nadrobimy. Jak widzicie, na pierwszym slocie ukończyłem już grę, miałem 25 kryształów i 0 gemów. Nie bawiłem się totalnie w gemy. No w tym podejściu, w tym let's playu spróbuję troszeczkę tego zrobić. Dobra. Tak naprawdę co, możemy się już w tym momencie rozstać, bo skończyliśmy cały pierwszy świat, myślę, że w drugim odcinku spróbujemy przynajmniej skończyć cały drugi świat, czyli tych odcinków serii byłoby łącznie 5, takich troszeczkę dłuższych. Jeśli macie jakieś zastrzeżenia co do długości odcinków, śmiało piszcie w komentarzach, bardzo chętnie wysłucham. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że gra wam się podoba i mam nadzieję, że przynajmniej część z was autentycznie pamięta ją z dzieciństwa, tak jak właśnie ja. No, to tyle, trzymajcie się, pojdę do strzenia, pa pa!